Witamy Państwa. Dzień dobry, to nasz kolejny odcinek filmowego programu Połowa Września. Drodzy Państwo, niemalże i co dopiero z naszym gościem byliśmy w dusznym Neapolu. Dzień dobry Pani doktor, dzień doktor dobry. Sylwia Frach z nami. No i dziś pozostaniemy w Italii i to w bardzo filmowym notabene mieście. Czy tak samo ulubionym, jak, bo często wspomina Pani o Berlinie, często wspomina Pani o Cannes, a o tym mieście, jeśli chodzi o jego filmowość? Wenecja. Tak. Dopiero co zakończył się festiwal filmowy w Wenecji. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o filmie, którego akcja właśnie toczy się w Wenecji. I ta Wenecja, podobnie jak Neapol, często pojawia nam się w filmach i tak naprawdę we wszystkich chyba gatunkach filmowych. Muszę tutaj... Chociaż kino akcji chyba sobie mu podobało, choć wcześniej mam wrażenie, że komedia to również było takie miejsce, komedia, prawda? Ale kryminały również. Ale muszę tutaj wspomnieć o filmie z 71 roku, Śmierć w Wenecji, no. Viscontiego, ale z tych takich bardziej współczesnych filmów na pewno Casino Royale 2006 rok i 2010 rok Turysta. Tak, to rzeczywiście, no o Wenecji moglibyśmy mówić, turystycznie chyba ją znamy najlepiej, jeśli chodzi o Italię poza Rzymem. Proszę Pani, ale sprawa druga, tak mi przyszło na myśl, czy czasem Agatha Christie nie przyczyniła się znacznie do rozwoju i popularności święta Halloween? Troszkę tutaj żartobliwie, w końcu będziemy mówić o Wigilii Wszystkich Świętych w wersji filmowej. Tak. No muszę tutaj naszych widzów zasmucić. Nie, Agatha Christie nie przyczyniła się do rozwoju i do popularności święta Halloween, chociaż doskonale wiemy, że to święto jest najhuczniej świętowane w krajach anglosaskich, czyli w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Australii, Wielkiej Brytanii, Brytanii, ale to właśnie amerykańska popkultura rzeczywiście przyczyniła się do tak dużej popularności Halloween. Także i na ekranie, co by nie powiedzieć, tak, prawda? Oczywiście. No a teraz będziemy mieli przeniesienie książki na ekran. No to przejdźmy do Kenneta Branagha i jego duchów, a właściwie do serii ze wspomnianą Agathą Christie. No i detektywem Herkulesem, o którym już Pani się rozpływała. A właściwie rozpływaliśmy się może jednak mowa o wcześniejszej roli. No ale byłem ciekaw, w jaką stronę pójdzie Kenneth Branagh, bo ja mam wrażenie, że on robi teraz to, co kilkanaście lat temu robił Woody Allen, który był w Paryżu, w Rzymie i tak dalej, i tak dalej, a Branagh z kolei wędruje po książkach Agathy Christie. Tak, zgadza się. I tutaj mamy adaptację wybitnej powieści Agathy Christie, o której Pan już wspomniał, Wigilia Wszystkich Świętych i Kenneth Branagh. O nim już też dużo i często rozmawialiśmy. Wybitny brytyjski aktor filmowy, teatralny, przede wszystkim teatralny i reżyser. I po raz kolejny, trzeci raz już przenosi na ekran powieść Agathy Christie po morderstwie w Orient Expressie, po śmierci na Nilu. Trzeci film, który wyreżyserował, ale również w którym zagrał główną rolę belgijskiego detektywa Herkulesa Poirota. I złamał jego wizerunek, co by nie powiedzieć, w pewien sposób, bo do czego innego byliśmy przyzwyczajeni wcześniej. No dobrze, skończył Branagh z Szekspirem, teraz niebawem pewnie skończy z Agathą Christie, zobaczymy, co mu przyjdzie do głowy w dalszych jego pomysłach filmowych. Natomiast co, Pani doktor, przyszło do głowy, jeśli chodzi o pytanie konkursowe związane właśnie z dzisiejszym naszym programem? Szanowni Państwo, pytanie konkursowe brzmi następująco. W jakim kraju ma miejsce akcja powieści Agathy Christie Wigilia Wszystkich Świętych? No to czyli dzisiaj bardzo trudnego pytania nie ma. Myślę, że Państwo sobie tak jak zawsze poradzą błyskawicznie. Czas na seans. Małpa.czasnaopole.pl. Wysyłamy odpowiedzi na ten adres mailowy, pod ten adres mailowy i my czekamy na Państwa odpowiedzi, a później oczywiście laureatów uhonorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin Helios. No to dobrze, to na koniec jeszcze jedna kwestia. Powiem Pani, że po realizacji, zresztą wspomniała Pani Śmierć na Nilu, miałem sporo wątpliwości, ale też chyba tak jak każdemu, jak to się mówi, do trzech razy sztuka i daję szansę Branaghowi, bo nie ukrywam, że liczę na to, że wciągnie nas do zaświatów tym filmem, bo chyba ta jego druga opowieść troszkę się rozjechała, przynajmniej w połowie filmu dla mnie. Do połowy trzymała
w napięciu, a później coś się stało, przekombinował. Nie wiem, jak będzie teraz, no ale tak jak mówię, no może jest to szansa dla Kenneta Branagha. Do 3 razy sztuka? Tak, i tym bardziej, i tutaj chciałabym zwrócić uwagę na muzykę. Bo podzielam Pana opinię, rzeczywiście Śmierć na Nilu, ta pierwsza część jeszcze trzymała nas w napięciu, później coś się stało. Tutaj, oglądając już sam trailer, no dostajemy chyba troszeczkę takiej gęsiej skóry, powiedziałabym, ale właśnie wracając do duchu Wenecji i muzyki, bo tutaj do tego obrazu muzykę skomponowała islandzka kompozytorka, która notabene otrzymała Oscara za muzykę do filmu Joker, Hildur Gudnadottir. I ja tutaj właśnie jestem bardzo ciekawa tej muzyki. Czy ona zabrzmi, tak? Jak ona zabrzmi, ponieważ do tej pory, czyli w tych dwóch pierwszych odsłonach, muzykę skomponował Patrick Doyle, częsty współpracownik Kenneta Branagha. Więc ja tutaj jestem bardzo ciekawa tej ścieżki dźwiękowej. No to ja też, tak jak i samego obrazu, bo rzeczywiście dobrze byłoby się odnieść do tego pierwowzoru książkowego, który, tak jak Pani mówi, choć to jedna z ostatnich, że tak powiem, książek Agaty Christie, to mówi się o niej, że rzeczywiście jedna z najciekawszych i najciekawiej skonstruowanych. Miejmy nadzieję, że Branagh już nie takie konstrukcje w filmie łamał i że też będzie potrafił złamać te. Na pewno, bo już łamie chociaż jedną zasadę miejsca, zmienia nam lokalizację. Dobrze, więcej Państwu nie powiemy. Zapraszamy Państwa do kin. Duchy w Wenecji wchodzą na kinowe ekrany, a my wejdziemy ponownie na nasz ekran już za tydzień w kolejnym naszym programie. Doktor Sylwia Frach, moim Państwa gościem. Dziękuję Pani Doktor. Dziękuję również. Do zobaczenia i do usłyszenia.